Nie lubię imitacji. Nie chcę, żeby taki właśnie pomnik stał u nas na placu. Historia tego pomnika, który jest obecnie na Placu Wolności, no, jest co najmniej kontrowersyjna. Jest to pomnik żołnierzy radzieckich, który został przykryty przez nowy pomnik żołnierzy polskich. Nie lubię zastępstwa. Obecny pomnik, no, jest po prostu brzydki. Nad czym możemy tylko ubolewać? Chcemy zebrać pieniądze, aby wybudować nowy, ładniejszy pomnik. 2018 rok, który jest jednocześnie fajnym jubileuszem stulecia odzyskania niepodległości, to świetna okazja do tego, żeby pomyśleć nad zmianą tego pomnika i zastąpieniem go czymś nowym, świeżym i dostosowanym do potrzeb współczesności.